No i witam widza kochanego w kolejnych śniadach na kanale Widzowie. Przedostatni odcinek, zbliżamy się widzowie do finału. Tak naprawdę dzieli nas tylko jeden odcinek. Tak naprawdę to w sumie jest pierwsza część finału. Druga pojawi się widzowie najprawdopodobniej jutro, więc śledźcie i uważajcie. Przypominam też oczywiście o tym, że jeżeli ci się odcinek spodoba, no to lajka wypadałoby zostawić. No i suba, jeżeli jeszcze tego nie robisz, bo przypominam widzowie, że 4 bądź 5 października startuje nowy sezon Ścigantów, więc mam nadzieję, że widzowie będziecie. Również jeden dzień po Ścigantach od razu wystartuje kolejna nowa seria, więc widzowie będzie się dużo działo. Oraz mam dla was, do was w sumie mam zapytanko widzowie. Ostatnio sporo czasu wolnego spędzam nad tym, że z chłopakami sobie gramy na serwerze RDR-a, na serwerze RP. I pytanie do was widzowie, czy w sumie jak ja i tak już gram i tak już tam spędzamy czas i w sumie fajnie się bawimy, czy widzowie nie chcielibyście zobaczyć może z tego jakiś stream? To też oczywiście będzie się działo po 5 października, bo wtedy startuje nowy sezon tego serwera. Więc jeżeli byście chcieli coś takiego zobaczyć w naszym wykonaniu, takie RP na RDR-ze, kowboje, wiecie widzowie, tego typu klimaciki, no to możecie dać znać w komentarzach, chętnie bym coś takiego może porobił. Ale wracając do tego, co jest dzisiaj i na ten moment istotne, czyli widzowie, przedostatni odcinek historii Tonego. Potem jest definitywny koniec i nigdy już najprawdopodobniej do Tonego nie wrócimy, ani do żadnej postaci, która się tutaj pojawia. Więc zobaczmy widzowie, co nas tutaj będzie czekało. Była moim ideałem. Co? Co? Nic. A co wy tu robicie? Halo. Siedzimy. Halo. No halo! 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 A wy się dobrze dzisiaj czujecie? Wam się dzisiaj chyba mocno odkleja, co? Nie wiem o czym mówisz. Czemu? O co chodzi? Czemu? No nie wiem, Shiba biega w kółko, wybiegł przed chwilą, teraz wbiegł, teraz krzyczy halo. Ja nie wiem co się dzieje. Halo. Ja widzę, że wam tutaj się odkleja ładnie, idę zapalić. Idzie ktoś ze mną? Co? A właśnie, musimy sobie zaraz na ten temat porozmawiać. Ale co? Ale dlaczego? Czemu? Słuchaj, przegrałem wczoraj wyścig. O, nice. Widać, że pipa nie kierasz tam. Jak to? No to no. To wiadomo, że ja z nimi biegam. Słuchaj, z kimi. Czemu założyliśmy jakiś ogranicznik na Mazdę? Jaki jest to ogranicznik na Mazdę? Jaki ogranicznik? No ja mówię, żadnego ogranicznika nie było. Zaraz to sprawdzimy. Kif mi wszystko powiedział. Nie ma ogranicznika w Mazdzie, powtarzam. I nie ma. Nie ma żadnego ogranicznika pod boilerem. Nie ma. Wyjmuj bombę. Z boilera. Nie, nic nie ma, no przysięgam. Mam akumulator na kartę. No mówię ci, mówimy ci naprawdę, nic ci nie ma. Nie, czy bierzesz teraz, czy później? Ja wam coś nie ufam, bo wy jesteście w zmowie. Ha? Jakiej zmowie? Przecież ja go owaliłem na 100 tysięcy. A komu ufasz? Co? No przecież kogo ty owaliłeś? Znaczy, no nie jego konkretnie, ale jakby w sensie na was wszystkich. Bym po tego na swój sposób też, no. A wy się dobrze czujecie? Medytacja, rozumiem. Tak. No nie widać właśnie, żebyście się ale dobrze czuli. Ale macie tanie ciuchy w ogóle. Słuchaj, ja za was odlecę. Trochę odkleiło po tej forsie. A ty z 2014 się urwałeś? Słuchaj, ja zaraz odlecę w kosmos, tak? A poza tym zdejmij to, bo się świecisz, jak nie powiem co tu. Jedyny kto tutaj z was ma styl, to nie jest Kanji. Dzięki. Nie, no nie użył ubranie marynarki, to jest styl. A to daj mi chwilę. Widzisz to? Popie, nigdy tak nie wyglądasz. Kanji, tak ty to tak zawsze wyglądasz. Ciśle. Nie masz swojego stylu, nie masz mody, nie czujesz tego. No, bo ja jestem poważnym biznesmenem. Czyli ty młody czujesz modę? Ja czuję, no. Czuję. Dlatego chodzić w jakimś różowym cyrku. To jest fioletowy. Ale masz też plamki różowe. Gdzie te ale to jest głównie fioletowy. No ale to tak 50-50, 50% fioletowego, 50% różowego. Nie, biznesy do obgadania. Fioletowy. O, kurde, mody. Teraz no możemy dobra, rozmawiać. Młody. No, on mu nie pasuje ta biała marynarka. Wygląda jak doktor jakiś. Nie Edgar. Doktor habilitowany. Jeszcze bardziej to czarnych spodni. Biała marynarka nie pasuje. Powinny być białe spodnie, jeżeli chcesz. Białe spodnie. Będę cię musiał nauczyć. On serio wrócił z białymi spodniami. O, a no gdzie skąd ty wziąłeś? Nie wiem, w chyba, aha. Chyba. Wziął je sekundę temu, ale już nie pamięta. To jest tak zwany efekt zadawania się z Jayem. Nie, chyba stąd. Co ty efekt mówisz? Jaya, efekt Jaya. Co, to efekt Jaya, tak. Byłem normalny. Ej, co to jest za samo czarny za nami? To jest wasz któryś? Tak, moja. Gdzie? A, tak. Tam, przede mną w sumie. To nie wiem, ale ktoś nie ma gustu do tego, to chyba auto jest świetny. Właśnie nie poznaję nikogo z was tego samochodu. Też go nie poznaję. Dobra, ale zostańcie. Ale mówię, straszne chyba.
A ten musiał od razu w felgach gadać. Bo są obrzydliwe. Cześć, Tony. Słucham. No co, no jestem, nie? Co? I czekałeś, aż ja łaskawie do ciebie sam podejdę. Nie mogłeś podejść do nas. Wstydzisz się? Tak. No w sumie nie dziwię, też na twoim miejscu bym się wstydził konfrontacji z tymi ludźmi, których zawiodłeś. No właśnie, dlatego nie chciałem tam iść. No, co, możemy obgadać cały plan, jesteś gotowy na to, czy coś masz jeszcze do załatwienia? Nie, wiesz co, mi się wydaje, że powinieneś się skonfrontować z ludźmi, których zawiodłeś. Których okłamywałeś. I co mam im powiedzieć? Nie wiem. No właśnie, ja też nie wiem. No to nie, jest łatwa kwestia, żeby im coś powiedzieć. Nie, słuchaj, po prostu przegadajmy to tu i teraz i będzie okej. Okay. Po prostu nie chcę im patrzeć w oczy na razie, skoro nie muszę. Jak będzie po wszystkim, to może się uda jeszcze. No wiesz, o co mi chodzi, w sensie. To co, chcesz usłyszeć, jak to zrobimy? Jak już to wlazłem, to chyba muszę, nie? Dobra. Cholera, okej. Okay. Ogólnie tak, mam miejsce, gdzie jestem pewien, że będzie. Mhm. I zakradniemy się tam. Nie wiem, w jakim celu tam będzie dokładnie, nie mówi mi takich rzeczy. Mało mi mówi w ogóle. Ale wiem, gdzie będzie, o której będzie i z kim będzie. Tam będzie dosłownie garstka jego ludzi. Naprawdę malutko. Powinniśmy dać malutko radę. Malutko to znaczy będzie... ile? Nie wiem, on nie bierze na takie miejsca więcej niż... trzech. Okay. Naprawdę, to jest pewne miejsce. Pewniak tak zwany. I skąd także... masz takie informacje? Mówi ci, że siedzę z nim od dłuższego czasu. On często zostawia zapiski i rozpowiada swoim ludziom czasami o miejscach, gdzie będzie. Także wiem, po prostu doinformowałem się, okej? Okay? Mhm. Tyle nam wystarczy, to naprawdę, zaufaj mi. I co, i pojedziemy tam w dwójkę, tak? I słuchaj, skoro mówisz, że to jest takie proste, banalne, jesteś wszystkiego pewny, to czego się tak stresujesz? Ten człowiek jest nieprzewidywalny, okej? Okay? Tysiąc razy okazywało się, że przechytrzył nawet najinteligentniejszych swoich rywali. Mówię, że teraz czegoś takiego nie zrobi. Zawsze jest plan zapasowy, musi być jakiś plan zapasowy. Dlatego teraz jedziemy we dwójkę. Bo gdybyśmy to postanowili zrobić samemu, nie udałoby się. Okej. Okay. Chyba, że masz jakiś inny plan, nie wiem, coś to... Masz jakiś inny plan albo cokolwiek, nie wiem, chcesz może zaprzeczyć mi, czy coś? Słuchaj, nie wiem, dla mnie to wszystko jest po prostu popieprzone. To, co się dzieje. Okej, okay, gdybyś miał jakiekolwiek obiekcje, to... O. Kogo to widzę? A żeś trafił? W czas? Cześć, ja mam to. Wiem idealnie. Jak tam się prowadzi organizację? Gorzej niż by się mogło wydawać. Jakby Yamakuta przerobione już mamy kwestię bycia jego hipokrytą, kłamcą, kretynem, debilem. Więc no, mamy to przerobione. Tak, to wszystko już... Domyślam się. Wszystko już wiadomo. To co? Ale po co, że tak spytam Yamakuta? W sensie nie, żebym coś miał do ciebie. Cieszę się, że żyjesz w ogóle. Naprawdę dobra nowina, ale... Po co ja tutaj? Ja tutaj jestem, żeby się działali dalej, a nie obwiniali siebie za jakieś gówna, za przeproszeniem. Macie się poczekaj, nie kłócić. Poczekaj, Yamakuta, czyli ty wiedziałeś, że Yamakuta nie żyje? W sensie... No tak, no byłeś na jego pogrzebie przecież. Wiedziałem, że przeżył. Teraz go zobaczyłeś i zareagowałeś, że w sumie to dobrze, że... On... Nie mówiłem mu jeszcze, że cieszę się, że żyje, to teraz mu mówię, że cieszę się, że żyje. A od kiedy już wiesz, że on żyje? Od jakiegoś czasu, to nie mówi ci, że miałem oczy i uszy wszędzie, za pośrednictwem do tych braci. Ty, ostatnio mi mówiłeś, że brat jeden podejrzewa, że żyje, prawda? Mhm. A jak... Spokojnie, oni nie wiedzą, ja wiem. No ale skoro ty współpracujesz z nimi, to pewnie musiał ci nawciskać te swoje teorie spiskowe. I ty w to pewnie uwierzyłeś. Zgadza się czy nie? Nie wiem, już sobie wierzyć, a co nie. Po prostu dobra, bo my gadam o nieważnych tematach chyba na ten moment. Tak, tak, dobra, okej. Okay. Wróćmy do meritum. Mam miejsce, godzinę, ludzi, z którymi jest prawdopodobnie. Wszystko mam. Jest plan, tak? Zabójstwo tego świecia. Ale czy, jaki plan? Bo tego jeszcze nie słyszałem. Chcemy zrobić plan. No. Czemu mnie o niczym nie informujecie? Bo dowiaduję się teraz o tym. Bo nie wiem, bo nie chcę nikogo więcej na to narażać, rozumiesz? No. Także... Nie będę Yamakuta nikogo prosił, żeby zaufał temu krętaczowi. Prosiłem cię, żebyś poczekał z tym chwilę, Tony. A nie prosisz o... Możemy, ja, przecież... ja mam wszystko już... Możemy to załatwić sami, spokojnie, Yamakuta.
Daj nam popracować jak ze starych lat. Słuchaj, pozbędziemy się go i tyle. Znowu dawa popracować, a potem znowu się okaże, że... Myślisz, że ja nie wiem o tym człowieku, co nie tonął? Czemu nie sprawdziliście tego ciała? Poczekaj, co? No, w sensie... Z tego co wiem, i dowiedziałem się, ścigaliście pewnego człowieka, tak? Który was obserwował. No tak. I on utonął, prawda? Tak myśleliście. Czemu baranie łby nie sprawdzi się, czy on naprawdę utonął? Jak on masz pewność, że on nie utonął? Nie widzieliśmy jak wypływa, nie możliwe, żeby tyle wytrzymał pod wodą. Szczególnie w aucie. Z moich kontaktów, z tego co się dowiedziałem, to wiem, że on przeżył. Widzieli go ludzie jak... Dobra, ja Makuta, to wciąż nic nie zmienia. Nawet wypłynął, trudno, nic, jakby się nic nie stało. Czyli oni już wiedzą o współpracy Dante z tobą. Ci już nie mamy opcji w ogóle Dantego jako pod No to musimy szybko pracować. Musimy bardzo szybko działać i damy radę. Na ile mogę zaufać? Nie tobie Dante, bo tobie praktycznie nie ufam, ale na ile mogę Tony ci ufać, że dacie radę? Słuchaj, chcesz to bądź w okolicy, nie mam nic przeciwko. Ale robisz na własną odpowiedzialność. Tak samo jak ja na własną odpowiedzialność zaufałem mu po raz 10. No ja jeszcze nigdy nie zawiodłem na Dante, więc mogę niby mu zaufać. Podeślij mi tylko lokalizację Dante, pokręcę się po okolicy, jak będzie problem, na radiu się odezwij. Będziesz z nami jechał? Nie. Coś, ale będziesz tam. Będę tam, ale nie będę jechał. Jakiś problem? Nie. Chyba, że mam jechać z wami, no to mogę. Nie o to mi chodzi, w sensie zastanawiam się po prostu, czy jest potrzebne na pewno. Nie sądzę, żeby były jakieś takie ogromne problemy z tego, że Yamakuta jest potrzebny. Jeżeli goście wiedzą, że coś kombinujemy razem, to mogą się spodziewać jakiegokolwiek ataku. Ja wolę być lepiej w okolicy. Nie będę interweniował, dopóki mnie nikt z was nie poprosi o to na radio. Okay. Ty znasz radio? Skoro musisz, to okej. Okay. Dobra, mamy ustalone, fajnie. Tak, mamy ustalone. Wyślij tylko później tą lokalizację. Wyślę tylko to. Czekaj na Makuta na sekundę jeszcze, dobra? Nie podoba mi się fakt, że on jedzie. Słuchaj, a mi się nie podoba to, że muszę ci kolejny raz zaufać. Wiem, Tony, ale już przerabialiśmy to 10 tysięcy razy ostatnimi dniami. Słuchaj, to że my razem znowu współpracujemy przez krótki okres czasu, to nie znaczy, że jesteśmy znów przyjaciółmi. Wiem, ale jesteśmy wspólnikami w jednym biznesie. Słuchaj, każdy ma tu jakieś ale. Dobrze. Czy ci się to podoba, czy nie? Yamakuta będzie w okolicy. Dobra. Tyle w temacie, dziękuję. Dobrze, Tony, tylko... Słuchaj. Jezu Chryste, Dante! Słuchaj, gdyby cokolwiek się stało na tej akcji, nie tak, nie z planem, to... Wiesz, że jakby co, wciąż traktujecie jako przyjaciela mimo wszystko. Dobrze wiedzieć, no. I nigdy nie dałbym zrobić komuś, wiesz, zrobić sobie krzywdy. Dobra, chodź, to musimy mówić pewne sprawy biznesowe, chodź. Nie podoba mi się to, że nie chcesz, żebym jechał. Cholernie mi się to nie podoba, ale zaufam mu, Tony. Ty będzie się coś działo, cokolwiek sobie zagrażał twojemu życiu, naciśnij raz radio na przycisku, rozumiesz? No, kminie. Padnę od razu, będę w okolicy co najmniej kilometr. Ty musisz mi wysłać lokalizację, bo on mi nie wyśle. No dobra, na luzie. Tego ja będę miał pewnie chwilę przed akcją, nie? Ale mam nadzieję, że on mi wyśle normalnie lokację i... Może się niepokoję, wiesz, za bardzo, nie? Będzie git. Nie znam go aż tyle jak ty. Tego człowieka, z którym dzisiaj rozmawialiśmy, też już go nie znam. Znałem starego Dante. Spodziewam cię. Powodzenia. No i tak to już właśnie jest. Też mi się, widzowie, nie podoba zachowanie, które reprezentuje troszkę obecnie Dante, który jest taki... Tu go coś martwi, tu go coś stresuje, tu z jednej strony mówi, że to będzie prosta akcja, tu nie chce, żeby Yamakuta był, no ale w sumie czemu ma nie chce, żeby Yamakuta był, to jest dodatkowe wsparcie. Jakby jest dużo takich kwestii, wiecie, takich kurcze... dziwnych. Telefon mamy. To chyba Kif, z tego co pamiętam. Numer? Halo? Halo, no, halo. Co jest, no? Możesz się spotkać? No mogę, a co jest? Mam jakieś chwilę. No dobra, gdzie mam podjechać? Nie wiem, gdzie jesteś? No, pod HS-em. Okej, jadę. Dobra. Widzowie, jeszcze szybko z Kifem porozmawiamy i będziemy jechać na akcję z Dante. No i miejmy nadzieję, że to się po prostu skończy jedyną prawidłową końcówką, czyli śmiercią jednego z braci. Trzymajcie, widzowie, kciuki. Co jest? Ogólnie to mam pewną teorię. Pewną teorię? Co znaczy pewna teoria? Na temat braci. Mam pewną teorię na temat braci. O, już się boję, no. Bo ostatnio to dużo tych teorii słyszę i... No i co w związku z tym? Przeanalizowałem wszystkie nasze rozmowy, wszystkie rzeczy, które oni robią.
i wszystko mu to się będzie całość, że jeden z braci może sterować drugim. Po prostu mówi, co ma robić i tak dalej. Jakby jeden jest jego pionkiem, a drugi zarządza wszystkim. No ale co, steruje nim za jego zgodą, czy jak? Bo... Czy nim wydarzy, manipuluje? Nie. Może nie najpewniej nim manipuluje. Okej. Okay. No ale to co zmienia to w naszej sytuacji? Jakby i tak musimy się ich pozbyć, żeby mieć święty spokój. No dobrze, tylko że ten, który manipuluje, to jest ten, który udaje miłego. A jego prawdziwe oblicze może być zgoła inne. Czyli czyli sugerujesz, że ten milszy steruje tym narwanym, manipulując nim i ustawia wszystko tak, żebyśmy my go zabili, po to, żeby on mu przejął całą władzę. Tak. No niby ma to jakiś sens, ale z drugiej strony czemu brat chciałby zabić brata tylko po to, żeby jakby oni mają chyba jeden i ten sam cel, prawda? Po to, żeby być jedynym, żeby nie było dwóch, tylko był jeden. Niby tak, ale jakby i tak chyba lepiej, żeby nawet jeżeli faktycznie chce jakiś gość przejąć, w sensie któryś z braci chce całkowitą władzę przejąć, to i tak chyba lepiej, żeby ten mniej narwany to prowadził. A czy jesteś pewny, że nie jest mniej narwany? Czy nie wydaje ci się, że jest za miły? Co, i zawsze taką maskę zakłada? No, może. Znaczy, no wiesz, to ty ich znasz najdłużej, nie? Jakby przy tobie nigdy mu nerwy nie puściły, zawsze miał tą maskę na sobie tego super miłego i w ogóle. Od kiedy poznał was jest milszy. Milszy? Milszy. Też nie byli podobni. Ciekawe. No dobra, no... Podejmij dobrą decyzję. Słuchaj, dzisiaj najprawdopodobniej jeden z braci straci życie. Nie ten milszy. No to może być problem. Nie pomyślałeś o tym, że jeżeli tamten umrze, to wy przestaniecie być potrzebni? Słuchaj, jeżeli... To jest dalej tylko teoria, nie mamy na to żadnych dowodów. Jakby, ja wiem o co ci w tym momencie chodzi, wiem, że chcesz... Jeżeli zostanie jeden brat, jedyną konkurencją będzie brat i wy. To będzie jego jedna konkurencja, którą będzie starał się wyeliminować. Kurde, no wiem do czego pijesz i to nie jest głupie wcale, to jest jakby bardzo... No to jest bardzo realne, ale w momencie, w którym mamy szansę i tak naprawdę mamy na tacy możliwość zabicia jednego z nich, to ciężko jest z tego nie skorzystać. Może spróbować dwóch naraz. Dwóch naraz nie znamy rady. Za to daleko to już poszło. Możliwe. Nie wiem. Słuchaj, obecnie stawiamy 50 na 50, no... Mam jakieś złe przeczucie. A ty co robisz? Ja uciekam z miasta, ja mam właściwie wszystko, co się dzieje. A co z naszą umową? Została jakaś pieniądza, tak? Macie jednego z braci. Zostawiamy na tacy. Słuchaj, jak... Dobra, rób co chcesz. Dopilnuj, żeby cię po prostu nie dorwali i tyle. No spokojnie. Ty też dopilnuj, żeby ciebie nie dorwali. Powodzenia. Widzowie, ciekawa teoria, ciekawe na ile ona się sprawdzi, no ale Kifa warto w takich sytuacjach posłuchać, bo on jest z nimi najdłużej z nas wszystkich. On był przy większości rozmowach, on był, widzowie, no wiecie o co chodzi, to jest gość, który siedzi w tym najdłużej, zna ich najdłużej, więc ma najwięcej możliwości jakiegoś, wiecie, takiego analizowania ich zachowań. Ale jeżeli faktycznie, widzowie, ten jeden z braci manipuluje tym drugim i ustawia wszystkie wydarzenia po to, żeby się pozbyć tego drugiego, to widzowie, to jest niezły mastermind. I tak naprawdę my cały czas gramy jego grę, jeżeli to się faktycznie okaże prawdą. To jest mega porąbane, ale no liczymy na to, że jednak to tak nie jest i gość po prostu, no, taki nie jest. Ale może to jest po prostu jak wierzenie w świętego Mikołaja, widzę. No, jestem. I gdzie jest ten twój kolega? Co? Brat w sensie? No. Mógł nie być niedaleko. Okej. Chyba wiem, gdzie są, tak. Okej, będziemy musieli podejść albo podjechać, nie wiem jak wolisz. Może podejdziemy, co? Nie. Co, w sensie? No, w sensie, no wsiadaj, no jedziemy, nie? Moim? A czemu nie? Dante, jesteś strasznie roztrzepany. Jak mamy to zrobić, to weźcie w cholera jasna w garść, bo tu nie ma czasu, nie będzie tu czasu na stres, nie będzie tu czasu na tak, rozmyślanie. Wiem, to jest sprawę, spokojnie, wiem. Jestem... Więc kubeł zimnej wody na łeb, robimy co mamy zrobić. Tak jest. Gdzie teraz mam jechać? A, poczekaj. Okej, tutaj w prawo, tu w prawo. Tu w prawo? Przed mostem, tak. On tutaj załatwia różne sprawy. Jest go, on tu jest sam lub z małą ilością ochroniarzy, tak? Tak, coś takiego, tak powinno być. Raczej twojego auta się nie powinien przestraszyć, prawda? Chyba nie, ale dwóch osób siedzących w nim to już tak, lepiej tutaj zaparkujmy. Po prostu...
chwilkę. Weźmiesz się w garść? Tak, tak, jestem. Zróbmy, co mamy zrobić i tyle. Każdy ma do zrobienia coś. Więc przestań być pieprzoną. Słuchaj, rozumiesz, że człowiek, który mnie przez dwa lata prześladował, zmuszał do rzeczy, których nie chciałem robić i nękał. Idź pierwszy. Czekaj, może ja pierwszy? Dante, idź pierwszy. Są ludzie. Jest i on. Tony. Co ty robisz? Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Zaraz wszystko zrozumiesz. Podejdźcie tutaj. Idź przed siebie, proszę. Ty sobie chyba kpisz. Schowaj podejdź mnie, tutaj, nie rób Tony. Tego trudniejszym niż to ma być, proszę. Tony, błagam. Tony, uważałem cię za mądrego człowieka, ale to, co zrobiłeś nam, wypuszczenie informacji, które zniszczyły mnie i mojego brata, to już za wiele. Wiesz jeszcze, czego się zauważyłeś? Wiesz, czemu teraz tak działam? Odseparowaniu nie zauważyłeś wielu rzeczy na tej płaszczyźnie. Powiedz mi, Tony, dlaczego współpracujesz z moim bratem? Skąd mam wiedzieć, czemu... Człowieku... Wiesz co? Jeszcze... Nie, zamknij się i tak, nie, wiem, że zaraz mnie... Wiesz, prawdy jeszcze nie poznałeś? Prawda była taka, że mój brat wsypywał mi tabletki i przez to stracę kontrolę nad sobą. Stracę zmysły. Z dnia na dzień wszystkich chwarcza winą. Zajebiście, gówno mnie to interesuje. Nie rozumiesz, to nie powiedz ja mi, powiedz mi, co mu zaoferowałeś, że on mnie wystawił? Mój niby przyjaciel. Gość, który traktuje mnie jak przyjaciela. To nie śmiercią. Zagroziłem mu śmiercią, żebyś wiedział. Jestem psychicznie załamany, wiesz? No tak. W sumie czego się mogłem spodziewać po tym tchórzu pieprzonym? Po gościu, który zawsze grał dla siebie. Po pieprzonym egoiście. Zraźcie, ale to ty jesteś debilem, który nawet nie umie spojrzeć w prawdzie w oczy. Nie wiesz nic. Ja już wszystko dojrzałem. Ja już wszystko wiem. Wytłumacz mu może. Wiesz co, Dante? Myślałem, że serio jesteś trochę bardziej... Cholera, przepraszam! Zabrał mi wszystko, rozumiesz? Przepraszam cię, Tony. Mam do was wszystkich prośbę. Mam do ciebie prośbę. Tony, posłuchaj mnie. Słuchaj, nie, poczekaj. Musisz, daj mi coś powiedzieć. Bym cię zabił tutaj od razu, rozumiesz? To nie o to w tym rzecz. Ja chcę żyć spokojnie. Chcę wyjechać sobie z Ameryki i pociągnąć wszystkich, którzy byli przeciwko mnie na dno. Rozumiesz? Więc potrzebuję... Ja chcę już wyjechać. W dupie mam to, co ty chcesz. Wiesz doskonale, że jeżeli mnie stąd wypuścisz, to ci nie dam żyć. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mam to... No właśnie. Co? Jeżeli nie chce mi pomóc, ja chcę żyć w spokoju, Tony. No strzel mi w głowę, Dante. Muszę wszystkich załatwić, Tony. Muszę mojego brata, ciebie, brata. Wszyscy, żebyście mi dali spokój. Chcę żyć, rozumiesz? Chcę żyć. Nie daj mi spokoju, moje myśli. O Yamakucie tym bardziej. Jak widzę, Tony. Wiesz co, miałeś rację. Od samego początku miałeś pieprzoną rację. Wiem, że on żyje. Żyje. Ja go widzę. Nie spi spokoju, to nie daje. Zabij go, proszę cię. Ja mam go zabić? No. Nie, tak się nie umawialiśmy. Nie masz tak jaj, Dante? Zabij go. I tak mnie... Przyprowadzając mnie tu, i tak mnie już zabiłeś. Więc chociaż miej na tyle jaj, żeby pociągnąć za spust. Tony, nie. Dobra, ja to zrobię. Czekaj! Zrobię to! Schowaj broń, proszę. Proszę, schowaj broń jeszcze. Odsuń się troszkę, poproszę. Spokój. Proszę. Ale po tym będę wolny, tak? Po tym mi puścisz. Tak, będziesz miał spokój. Ja też będę miał spokój. Zgadza się? Będę miał spokój. Dobra, okej. No spokojnie. Tylko go zabij, bo on mi utrudnia. Cicho, poczekaj. Tony, ja powtarzałem 1000 razy, że nie dam ci nic zrobić. Nigdy w życiu nie pozwoliłbym, żeby stała ci się krzywda. Zrobiłeś dla mnie i kłamałeś. Mogłem prosić. Nie mogłem, zaprosiłem cię o coś, żebyś mi pomógł i pomogłeś mi w każdym możliwym momencie! Zabij go! Za każdym razem, poczekaj, daj mi sekundę. Za każdym razem... Jeszcze to od zmysłów! Mówiłem, że za każdym razem będę... Nie będę chciał, żeby stała ci się krzywda. Przepraszam, że do tego doszło, Tony, ale... Ale zrozum, że przez 2 lata byłem manipulowany. Byłem traktowany jak śmieć! Jak najgorsze gówno!
przez jedną osobę. Tak mówię o tobie! Przez cały czas byłem traktowany jak najgorszy śmieć, jak najgorsze gówno, bo tylko dlatego... Nie jesteś nikim, nie jesteś tak naprawdę nikim, jesteś podlecie, który władza mi wystawił własnego przyjaciela dla mnie. Jesteś nikim! Rozumiem, jesteś wiem. Jesteś nikim, masz być w swoim szeregu i masz czas zamknąć mordę i w kolejce ci mówię, bo jak nie, to ja cię załatwię, bo jesteś tak naprawdę nikim. Wiesz, nawet cię odbiorę i wiesz co? Nawet jak teraz go zabierzesz, to tak cię odbiorę. Nic już ci nie zostanie, rozumiesz? Kłamałem, bo takim tak, siurom jak ty się kłamie, bo jesteś nikim. Rozumiem. Rozumiesz? Rozumiem. Teraz go lepiej zabij. Albo ja teraz to zrobię. One cztery! Zawsze traktowałem cię jak przyjaciela! O kurwa! Yamakuta! Yamakuta, halo! Kurwa. Kurwa, Dante. Wiedziałem, czyli plan układał się dobrze. Tony, powiem ci, że kolejny... Chociaż zabiłeś zdrajcę, tak? Tony, halo? Halo? Co mam ci, Yamakuta, powiedzieć? Czemu mi nie podejść lokalizacji? Myślisz, że on mi ją wysłał? Musiałem cię szukać. Dlatego trochę mi zajął strzał. Zaufałem mu, rozumiesz? I żyjesz, tak? Ostatecznie nie strzelił mi w głowę. Mógł to zrobić, ale zabił... Sam widzisz, ile trupów. Bardzo dobrze, Tony. Znaczy, no wiadomo, że zginął, ale chociaż jeden z braci wyeliminowany. Trzeba jak najszybciej wyeliminować drugiego. Tylko jak? Tylko jak? Znaczy, ja wiem jak, ale... Znaczy, mam jakiś mały zarys, ale nie do końca. Nie spodziewałem się, że to będzie tak szybko, nie? Myślę, że to trochę zajmie. Dlatego nie chciałem, żebyście go dzisiaj zabijali. A wy, którego zabiliście, tego bardziej narwanego. Mhm. O wilku mowa. Brat dzwoni.